Właśnie zakończyło się spotkanie wybitnego polskiego aktora, pana Mariana Dziędziela, z młodzieżą w pierwszym zespole szkół imienia Stanisława Staszica. Udało nam się z panem spotkać i mam nadzieję, że uda nam się zamienić kilka słów. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich na portalu filmowym. Pochodzi pan ze Śląska. Znana jest wszystkim anegdota, każdy, kto się interesuje pana karierą, zna tę anegdotę. Egzaminy do szkoły teatralnej, stepy akermańskie i taka informacja. Dostaje się pan, ale trzeba pozbyć się gwary śląskiej. I moje pytanie, bo tę historię wszyscy znają. Chcę zapytać, czy fakt, że pochodził pan ze Śląska, jakoś przez lata i przez to całe życie zawodowe jakoś pana definiował, decydował, czy fakt, że pochodził pan ze Śląska, sprawiał, że pan wybierał na przykład takie, a nie inne role, albo podejmował takie, a nie inne decyzje zawodowe? To może nie do końca, że akurat to sprawiło jakieś, że decydowałem o takich, a nie innych rolach. Natomiast na pewno miało wpływ na to, że byłem pracowity. Że te Ślązacy są bardzo pracowici i odpowiedzialni, więc byłem odpowiedzialny za swoje życie i bardzo ciężko pracowałem na początku szkoły teatralnej, żeby pozbyć się akcentu śląskiego. A później po prostu tak jak życie dawało, to brałem i starałem się robić jak najlepiej. To teraz przeskoczę do takiego ważnego, znaczy tak mówią przynajmniej media, do ważnego wydarzenia, czyli do momentu, kiedy pojawia się na ekranach kin film Wojciecha Smarzowskiego Wesele. Wtedy pojawiły się takie głosy, objawił się talent. Tak jakby w pewnym sensie wielu tych komentatorów zapominało, że no, pan ma ogromny dorobek. Ale chcę zapytać, czy rzeczywiście dla pana to wtedy był przełom? Bo tak o tym mówiono, przełom w karierze Mariana Dziędziela. No w pewnym sensie na pewno, no po prostu była to rola taka, po prostu, której się nie dostaje na co dzień i nieczęsto się ma tak szansę taką rolę zagrać. Ja miałem tę szansę, przy pomocy Wojtka udało się tę szansę wykorzystać, no i zaistniałem dla kina w pewnym wymiarze. Natomiast wcześniej no dużo pracowałem. Pracowałem dużo w Teatrze Słowackiego w Krakowie, gdzie byłem 47 lat. Byłem długo, często grywałem w filmach, w serialach, w fabularnych filmach. Były to różne role, i pierwszoplanowe, drugoplanowe epizody, ale większość było tych drugoplanowych ról, może więcej ich było. No, a po prostu wszyscy wiedzieli, że jestem. No, jak zaistniałem, tak jak zaistniałem w filmie Wesele, czy później w Domu Złym, no to po prostu to był inny wymiar. W związku z tym tak to było ocenione. To znaczy, że aktorowi jest potrzebny taki wymierny, medialny sukces? Jest dobrze, jak jest. Czy jest potrzebny? Jest potrzebna dobra rola. Powiedzmy tak, dobra rola z dobrym reżyserem. Jeszcze do tego trzeba to dobrze zagrać, w miarę chociaż, żeby tego nie położyć. No i wtedy po prostu coś, co tam znaczy i człowiek idzie do przodu. W Krecie zagrał pan rolę Zygmunta, taką postać, no powiedzmy czarny charakter. Ja twierdzę, że nie był to czarny charakter, tak, no wiem, ale... No właśnie, pan tak twierdzi. Zresztą też w takich wywiadach, kiedy pytano pana, czy dobrze jest grać taką rolę, pan odpowiedział, że no właśnie dla aktora to jest ciekawe, kiedy rola jest złożona, szczególnie kiedy to ma właśnie taki, a nie inny charakter, bo pan doszukuje się... No, próbuję wytłumaczyć tę osobę, ale znowu moje pytanie jest takie. Często się mówi o aktorach, że kiedy wchodzą w jakieś takie trudniejsze role, to trudno się tym aktorom później wychodzi z tej roli, że te trudniejsze role mają jakiś wpływ na życie, już nawet nie aktora, tylko aktora człowieka. Czy pan takie role miał w swoim życiu? I czy to nie jest czasami mit? Nie, według mnie nie mają tak wpływu na życie prywatne człowieka, no po prostu gram postać pewną z pewnymi problemami, uwarunkowaniami różnego rodzaju i ta postać niesie swoje życie. Ja wchodzę w tę postać, budując to, co jest do zbudowania, do zagrania, te konflikty, w których ona uczestniczy i po prostu to jest, a moje życie płynie równolegle. Skończę scenę, jestem Marian Dziędziel. Gram scenę, też jestem Marian Dziędziel, który w jakiś sposób stara się zreferować, czy opowiedzieć te zdarzenia
przez siebie, przez swoje jakby doświadczenie, przez swoje odczucia, przez swój stosunek do pewnej rzeczy, przez swoje rozumienie sprawy. No i to jest po prostu, nie zostawia to tak żadnego później skazy na sumieniu, na charakterze. A kiedy aktorzy tak mówią, to mitologizują trochę? Nie wiem, może tak, może nie. Nie wiem, czy mitologizują. Nie. No chyba każdy ma swoje własne odczucia, ma swoje przemyślenia na temat roli. Na pewno coś tam zostaje, bo człowiek się zastanawia, czy precyzyjnie poprowadził tę rolę, czy przeszło wszystko to, co chciał powiedzieć. Tak jak na przykład za każdym razem jest to pytanie, czyśmy wszystko powiedzieli. A na to Wojtek ma bardzo dobrą metodę, bo mówi Smarzowski, mówi, wiesz co, to już żeśmy zrobili, już nie myślmy o tym. I to jest bardzo istotne, żeby nie wracać do tego, bo to już żeśmy przeanalizowali, zrobili, powiedzieli sobie wszystko w cztery oczy, a ja to przeniosłem później na relacje z partnerami. I moją zasadą jest w postaci bronić, niezależnie jakie to jest, jeżeli się tylko da, maksymalnie bronić daną postać. Wtedy po prostu ten człowiek jest łatwiejszy do oceny przez widza. A ja mam frajdę, bo oczywiście są bandziory, których się nie da obronić. Są ludzie, postaci, których się nie da obronić, ale gdzieś zawsze można jakieś tam cechy włożyć w tę postać, które wyświadczy, że jednak on był człowiekiem. Był i może kiedyś z powrotem zostanie człowiekiem. Za rok, nie to, że liczę panu lata, skończy pan 70 lat. Mniej niż rok, no ale niestety. To już jest taki wiek, ja mam dużo mniej, bo 40. Zawsze na osoby dużo starsze patrzę z dużym szacunkiem. I wiem, że właściwie od takich osób można się tylko uczyć. Trudno tym osobom coś tam zaszczepić. Różnie bywa. Ale mam takie pytanie, bo spotyka się na przykład dzisiaj z młodzieżą, spotyka się pan też z widowniami, tak jak wczoraj we Wschowie, dzisiaj w Sławie, pewnie tych spotkań jest więcej. Czy te spotkania coś panu właśnie, już jako dojrzałemu mężczyźnie, dojrzałemu aktorowi, dojrzałemu człowiekowi coś dają? No pewnie tak, bo to spotyka pan człowieka i od każdego człowieka można coś zyskać, czegoś się nauczyć. Obserwując ich zachowanie. Ta młodzież fenomenalna, która po prostu nawet w Szelestu nie było, gdzie ja chciałem, żeby oni właśnie byli tacy żywi, żeby było odwrotnie, że oni nam przeszkadzają, że oni dociekliwi, a oni słuchali z tego, co ja mówiłem, w związku z tym było tu mój gawędziarstwo takie troszeczkę, ale może ich to interesowało, takie niuanse, detale, ze zdawania egzaminu, z pracy w teatrze, która mnie fascynuje, notabene również, i pracy na planie, to po prostu, a z widzem takim jak wczoraj, to jest inna relacja, ponieważ to był widz, który był bezpośrednio po filmie, no, mam człowieka, ludzi, którzy obejrzeli film, jak oni go przyjęli, jak oni reagują po tym filmie, jak ze mną rozmawiają, co chcą wiedzieć, i to też mnie fascynuje, także to jest przyjemne takie spotkania są. Ostatnie pytanie. Pana najbliższe plany filmowe poczekamy, lub teatralne? Poczekamy, jak się wykrystalizują. Nie chcę zapeszać. Zostawmy to teatralne. W tej chwili są dwie propozycje, natomiast filmowych jest parę. Zobaczymy, które ruszą i kiedy ruszą. To dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję również. Kłaniam się pięknie. Dzięki. Dziękuję.